Michał Osowski po raz pierwszy uzyskał mandat radnego w czerwcu 1994 roku, wówczas z ramienia Porozumienia Centrum. Później reprezentował AWS i na koniec Wspólnotę Samorządową Ziemi Świdnickiej. Był wieloletnim przewodniczącym Rady Miejskiej. Ja w tym kotle 20 lat przeżyłem. Czasami wojowałem, czasami tylko słuchałem, ale to 20 lat minęło. Mam się z czego cieszyć, myślę o Świdnicy. Zrobiliśmy wiele. Planuję tu wystąpieniu parę słów powiedzieć oficjalnie, o ile mi tutaj dopuszczą do głosu, bo jak zaczną tak strzelać w tej wefty, to nie wiadomo, czy uciekać, czy jeszcze do końca wytrwać. Do głosu został dopuszczony bez problemu i swoje pożegnalne wystąpienie na prośbę radnego Janusza Solickiego odczytał z fotela Prezydium Rady Miasta. Podsumował to, co przez 20 lat udało się zrobić. Jeśli miałbym się chwalić, to co razem zrobiliśmy. To, że ktoś tam załatwi, to jest cenne, naprawę chodnika, czy coś tam, czy jakieś środki gdzieś do szkoły. To jest bardzo dobre. Natomiast jako odpowiedzialny radny, no 9 lat byłem przewodniczącym rady, to mnie muszą i powinny cieszyć te sukcesy globalne. Michał Osowski dał również kilka rad młodym, ambitnym Świdniczanom, którzy w tych wyborach ubiegają się o mandat radnego. Stary Belfer to bym wysłał do szkoły. Do szkoły. Bo ja dzisiaj też o tym będę mówił. Najpierw szkoła, w miarę dobre wykształcenie, trochę pracy, parę lat zawodowej, chodzi o sprawdzenie się, i wtedy ubudu w politykę, mając choć minimalne doświadczenie. Na koniec wystawił surowe oceny kolegom z rady. 3 bardzo dobre, 7 dobrych, 9 trójek, ale i 2 bańki. Nie zdradził jednak, kto otrzymał podane oceny.